ze Starego Miasta, z Placu Zamkowego i okolic przed siedzibę KPRM. Ja tutaj wydawało mi się, że dostrzegam gdzieś Iwana Komarenkę w tłumie. Tak jest, dokładnie. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Iwan Komarenko, który niedawno gościł u nas na antenie w Realu 24. Zgadza się, gościłem, tak, jestem. Jak Pan wspomina wywiad u Marcina Roli, bo był on szeroko komentowany później. Czułem prawdziwą wolność podczas wywiadu. Jako artysta bardzo potrzebuję wolności, bo artysta bez wolności, w ogóle człowiek bez wolności nie jest człowiekiem, nie ma życia. Wolność pod takim tytułem nagrał Pan piosenkę specjalnie na ten protest. Co chciał Pan, przepraszam, wyrazić przez tę piosenkę? Dokładnie to, co Pan powiedział. Chciałem wyrazić wolność. Chciałem dzięki tej piosence, bo to właściwie generalnie to piosenkę nagrał wielki mistrz Marek Rechuta. Więc ta piosenka zawarła całą kwintesencję o wolności. Mimo, że była nagrana 30 lat temu, jednak oddaje niesamowicie atmosferę dzisiejszych czasów, bo jak widać, jak historia pokazuje, że wolność można co jakiś czas naprawdę stracić, ale na szczęście historia też pokazuje, że są wielkie narody, które potrafią obronić tą swoją wolność. Ja mam nadzieję, że nam się uda obronić kolejny raz swoją wolność, ponieważ wolność leży w naturze człowieka. Wolność jest wartością fundamentalną, dlatego tu jestem. Mówi Pan otwarcie o wolności bez ogródek. Rozumiem, że te słowa przedzierają się gdzieś do show biznesu, do osób, z którymi ma Pan jakiś związek, spotyka się Pan z nimi. Czy w tym środowisku jest Pan jakoś od tego czasu, kiedy wyraził Pan swoje poglądy, jakoś stygmatyzowany? Czy jest Pan, czy Pan otrzymuje jakieś, no nie wiem, wiadomości, czy powiedzmy, no nie, niechlubne pod Pańskim adresem? Jak pan ocenia ten ostatni czas, te ostatnie tygodnie chociażby? Ja myślę, że w takiej sytuacji, która powstała teraz, czyli wielki kryzys światowy, prawda, bardzo mocno uwypuklił wszystkie niedoskonałości i wady różnych grup społecznych, między innymi artystów też. W tej chwili się okazało, że ci artyści tak naprawdę nie są w stanie wyjść na ulicę i obronić tej właśnie naszych wartości, podstawowej wartości, tej wolności, o której często artyści śpiewają w swoich piosenkach. Ktoś tutaj podszedł do mnie i powiedział mi coś takiego: o, całe szczęście, że gwiazda Iwan Komarenko jest z nami. Ja powiedziałam, że no niestety gwiazdy chyba zostali w domach, a ludzie przyszli tutaj. Więc gwiazdy, właśnie ci wszyscy artyści zostali w domach, a ludzie, którzy rzeczywiście czują to zagrożenie i chcą bronić tej swojej wolności, mają odwagę, przyszli tutaj i bronią. Ja jestem tutaj razem z tymi ludźmi. Gwiazdy zostały w domach. Ale jednak jest to pewne świadectwo, które tutaj Pan tak naprawdę swoją obecnością potwierdził. Proszę powiedzieć, czy spodziewa się Pan jakich owoców tego protestu? Czy do rządzących chociażby dotrze ten apel, z którym tutaj Państwo przyszliście? Oczywiście, że się spodziewam, bo nie byłabym nie tutaj, gdybym nie zakładał, że nie wygramy naszej walki. I to są właśnie te działania, które w konsekwencji później przetransformują się właśnie w to, co mają się przetransformować, czyli w tą wolność, którą nam zabrano, że znowu powrócimy do tej normalnej normalności, a nie jakiejś nowej normalności, o której ja nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że rządzący też chyba nie mają zielonego pojęcia, tylko tak sobie mówią, bo jakieś dyrektywy, które im odgórnie dostają, prawda? Świat idzie w kierunku takiego chaosu. Ludzie, którzy mają refleks, ludzie, którzy mają odruch zachowawczy, obronią swoje prawa i wygrają. Ludzie, którzy śpią, siedzą teraz w domach i udają, zamykając oczy, że nic się nie dzieje, prawdopodobnie staną się ofiarą tego całego zamieszania. Ale tak w historii było, jak w obozach koncentracyjnych, kiedy SS-mani pędzili grupę ludzi do komory gazowej, to na zachęty mówiono, że idą pod prysznicy. Ludzie, którzy mieli świadomość i wiedzieli, że to nie jest prawda, ocaleli. Ci, którzy szli i myśleli, że to jest prysznic, to ginęli. I prawdopodobnie tak może się stać tym razem. Tyle. Z takim przesłaniem, Iwan Komarenko, dziękuję jeszcze raz. My przejdziemy tutaj bliżej osób, które przemawiają. Słyszymy cały czas Justynę Sochę.